Podcast sponsorowany przez OLX Praca. Dziś w naszym podcaście najbardziej strzeżone sekrety kobiet. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest mój i Państwa gość Wojciech Mann. No dzień dobry. Bardzo mi przyjemnie. Chciałem powiedzieć, że ja zaprosiłem do studia mojego i Państwa gościa, będąc sam gościem Państwa i jego, Krzysztofa Maternę zaprosiłem. No i co teraz? No jak to co teraz? Teraz już jesteśmy zaproszeni i może zrobimy tak, że ja właśnie nie wiem co teraz, bo skończyły mi się pomysły. No to prawda, ale co my właściwie robimy? No robimy podcasta. Czyli co? No czyli robimy podcasta. No teraz mamy taką fazę przygotowawczą, ja ci wytłumaczę. Bo ty masz wykształcenie teatralne, przynajmniej podstawowe, prawda? No tak, oczywiście. I żebyś nie myślał, że ty kogoś grasz, że ktoś się reżyseruje i że coś ci narzuca. A czy ci nie wydaje się, że po prostu ty ciągle mi coś narzucasz? Nic podobnego. Ja wręcz przeciwnie, ja się chowam na bok i chcę wyeksponować twoją osobę. Jak się chowasz, jak ja cię widzę? Ale to jest radio i nie widać, to jest sam dźwięk. Czyli ty występujesz, aha, tylko uwaga, że to nie jest monodram, bo w monodramie jak mono, to sam jeden jest. To jest nas dwóch, czyli powiedzmy duodram. Duodram, tak. Duodram, tak. I my powinniśmy nawiązać kontakt między sobą, nie tylko wizualny, bo to i tak nie widać, to jest funta kłaków. To po co nawiązywać kontakt, jak nie widać? To jest niewarte, jak to się mówiło popularnie, funta kłaków. Tak, a więc, przepraszam, że na ciebie popatrzyłem. No więc nie gap się na mnie, tylko słowny kontakt, żeby iskrzyło między nami. I nie wiem, czy wiesz, co to jest inteligencja? Słyszałeś? Jak iskrzy inteligencja, to wiem. No to właśnie, więc żeby do tego doprowadzić. I wchłonąć tą naszą inteligencją słuchaczy po to, żeby oni nas, nie wiem, kochali? Mnie wystarczy, jeśli zrozumieją to, co my im prezentujemy. No ale zrozumienie to jest pierwszy krok do uczucia. Ja bym to chciał wywołać. Miłość. Dziady z szuflady. Z szuflady dziady. To znowu my, ale to przed chwilą to było nagranie archiwalne, wskazujące, jak próbowaliśmy stworzyć nasz podcast i ten, nie wiem, czy to był sukces. No moim zdaniem na pewno nie był to sukces, ale ponieważ jesteśmy znani z ambicji, w związku z tym podejmujemy próbę i po oficjalnej czołówce, którą Państwo przed chwilą słyszeli, po prostu brniemy dalej w coś, co nazywamy podcastem, z założeniem, że znamy już tytuł naszego podcastu, który ty, Wojtku, wymyśliłeś, czyli Dziady z szuflady. Gratuluję ci. No, dziękuję ci serdecznie. Cieszę się, że mnie doceniasz, chociaż przyznaję, że to było wynikiem długiego zastanawiania się, bo chciałem, żeby było do rymu, żeby było tak łatwe do zapamiętania i miałem parę wersji, które wydawały mi się trochę bez sensu. Na przykład dziady z marmolady. Mhm. To nie ma za dużego sensu. No i w końcu po długim zastanowieniu i skreśleniu słowa marmolada doszedłem do szuflady. Czyli, że tak na wyobraźnię, że dziady wychodzą z szuflady, rozumiesz? To takie... właśnie nie bardzo rozumiem. Nie? I powiem ci, że mniej mnie interesuje sprawa ta do rymu, czyli akurat szuflada czy marmolada. Bardziej mnie interesuje, dlaczego zdecydowałeś się na obnażenie nas w taki sposób dość okrutny. Dlaczego dziady? No wiesz, ja jednocześnie sięgnąłem do historii literatury, bo znany ci skądinąd autor zabytkowy napisał dziady i pomyślałem, że to będzie taki łącznik z klasyką naszej literatury do klasyki podcastu. I z pewną kurator w Krakowie, która przecież sprytnym sposobem wymyśliła, w jaki to
można sposób zapędzić ludzi do teatru, prawda? No, ciekawe, czy ona się zajmie nami, ale tego nie jestem pewien, bo w razie czego taki żart mi doskonały przyszedł do głowy, że jak ona się nami zajmie, to się schowamy z powrotem do szuflady. A, brawo, brawo. I dziękuję. Nas nie znajdzie. A jeśli otworzy szufladę, to ona nie wie, że ona jest automatyczna i może przytrzasnąć palce, prawda? Otóż to. I dlatego jesteśmy tacy dowcipni i chcielibyśmy w tym podcaście, poza błyskotliwymi rozmowami i ewentualnie spotkaniami z kimś niespodziewanie ciekawym, opowiadać Państwu różne wesołe rzeczy, żeby słuchacz był pogodny i uśmiechnięty. Może no tak. Znasz jakiś żarcik? Ja mam taki żart, który jest dość stary, ale myślę, że wspaniale ilustrujący to słowo, które jest w tytule, czyli dlaczego dziady, prawda? Bo stare dowcipy opowiadają. No tak, no tak, no tak. Otóż to jest historia, która zaczyna się, mówię tu o bohaterach tej opowieści, w wieku, kiedy oni mieli lat 40. Mieli po prostu urodziny wspólne i jeden zapytał resztę, dokąd pójdą na te urodziny. Powiedzieli, że do relaksu. Zgodzili się, poszli do relaksu, było fantastycznie, potańczyli sobie, napili się lemoniady. No, wspominali ten wieczór bardzo długo i umówili się na następny, na 60. Urodziny 60-latków. Dokąd idziemy? Zapytał jeden. Mówi, chodźmy do relaksu. Do relaksu. Dlaczego do relaksu? Dlatego, że tam teraz są duże ekrany i po prostu nie musimy w ogóle w okularach patrzeć na napisy. Przeczytamy sobie naszym gołym okiem. Tak zrobili, byli na wspaniałym filmie w relaksie, przeczytali napisy, nic im nie przeszkadzało i umówili się na 80. Zapytali się, dokąd pójdziemy? Do relaksu, powiedział jeden z nich. Dlaczego do relaksu? Dlatego, że tam zrobili podjazdy dla wózków, pójdziemy bez asystentów, sami sobie wjedziemy i po prostu będzie wesoło. Tak też zrobili. Było bardzo wesoło i umówili się na 90. Przy 90. jeden zapytał, dokąd idziemy? Do relaksu, odpowiedział następny. Dlaczego do relaksu? Bo nigdy tam nie byliśmy. Dziady z szuflady. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy słuchają tego podcastu, bardzo są ciekawi, co nowego u Roberta Lewandowskiego. Na wszystkie troski Robert Lewandowski. Krzyśku, wydaje mi się, że masz jakieś gorące nowe informacje. To jest niesamowite zupełnie, bo udało mi się pozyskać informatora, a właściwie obserwatora, żeby już nie iść w słowo inwigilacja, ale osobę, która po prostu nieustannie obserwuje naszego Roberta. To wspaniałe. No, dziękuję ci, chociaż nie znasz tej opowieści, więc nie wiesz jeszcze, czy to jest wspaniałe. Ale już nie mogę usiedzieć. No więc otóż ten mój wysłannik, wyobraź sobie, pojechał za Robertem do Barcelony. Niesłychane. No właśnie. Bardzo dużo go kosztowało, żeby zdobyć adres Roberta, który jest niedostępny. Ale zdobył. Właśnie nie zdobył. Aha. Nie zdobył, ale ponieważ był osobą bardzo inteligentną, postanowił ustawić się w okolicy ośrodka treningowego Barcelony, gdzie Robert powinien trenować. Doskonały pomysł. No właśnie. Ja też mu pogratulowałem i wyobraź sobie, on się tam ustawił zresztą z setką fanów nie tylko Roberta, ale również innych piłkarzy Barcelony, bo oni tam stoją godzinami pod tym ośrodkiem treningowym, wyobraź sobie. I nasz człowiek, bo ja mu powiedziałem, że ty również jesteś tym zainteresowany. Bardzo tak. Stanął tam i stał. No i przyszła ta chwila, doczekał się.
podjechał Robert Lewandowski wspaniałym samochodem. Samodzielnie, tak? Samodzielnie. Pewnie jesteś ciekawy, jakiej marki. Chciałbym to wiedzieć, tak. No właśnie. Tego się nie dowiesz, bo akurat ten mój wysłannik po prostu w ogóle jest niezainteresowany motoryzacją. Powiedział tylko, że wspaniałe auto. Wspaniałe. No, to już dużo mówi. No właśnie. I wyobraź sobie, że Robert Lewandowski wysiadł z tego samochodu. Samodzielnie. Samodzielnie. Bardzo ciekawa uwaga, bo o czym to świadczy? Jeśli wyszedł samodzielnie, to znaczy, że nie ma kontuzji. Nie kulał. Jest, wysiadł. Znaczy się w formie po prostu. Chyba jest w formie. Chyba. Używam słowa chyba, bo nie wiem na pewno i nasz kolega obserwator też nie wiedział, ale sam przeszedł i wszedł do tego ośrodka. Wyobrażasz sobie? No nie mogę tego ogarnąć nawet wyobraźnią, ale to jest zupełnie niesłychane i to chyba my jedyni mamy tę informację. No tak, tak. I możemy z tego wyciągnąć taki wniosek. Jest w formie i trenuje. Czyli jest dobrze. Jest świetnie. Halo, kto tam? Krzysiek. A, Krzysiek, ale co ty taki jakiś markotny? Nie, wiesz, bo chciałem ci coś wyznać. Bo mówiłem ci, że tak marzyłem o emeryturze, że będę miał czas, że się wreszcie wyśpię, że nikt mnie nie będzie poganiał i kontrolował, no. No i co? Masz to, co chciałeś. Tak, no niby mam, ale teraz mi się z kolei nudzi i powiem szczerze, że parę groszy też bym więcej chciał zarobić, no. No a myślałeś o Elix Praca? Tam ci znajdą odpowiednie zajęcie, troszkę popracujesz, troszkę ci zapłacą, no i cudnie. Hurra! Teraz wiem, co robić. Dziękuję ci. Nie ma za co, Krzyśku. Przypominam wszystkim ciekawskim. Już wkrótce w naszym podcaście najbardziej strzeżone sekrety kobiet. No i tak zaczynamy. Mamy już dwa początki za sobą, ale wydaje mi się, że winni jesteśmy słuchaczom pewnego rodzaju wyjaśnienie dotyczące naszych motywów. Znaczy motywacji, dlaczego zgodziliśmy się zrobić wspólnie podcast, już nazwijmy to tak, jak się to nazywa, no prawda? Tak. No mnie to trochę niepokoiło, ponieważ martwiłem się, że dołączamy do wielkiego i rosnącego grona osób, które chcą się stać influencerami, celebrytami, albo są celebrytami, ale ciągle im za mało tego celebryctwa. No i będą mówili i otwierali różne swoje sekretne sprawy prywatne, domowe, opowiedzą, jak sobie zrobili piersi, albo doczepili włosy, albo jaki kupili tapczan. A inni jeszcze będą krytykować innych. I trochę mnie ten nurt jakoś mało pociągał, prawdę mówiąc. No to prawda, ale ja nie tak dawno uświadomiłem sobie na przykład, kto to jest influencer. A to wiesz, tak? Bo ja do końca nie wiem. Ja się dowiedziałem od dzieci i mam taką swoją definicję, że jest to osoba, która nic nie robi i za to otrzymuje bardzo dużo pieniędzy podobno. No te pieniądze to mnie nawet interesują, ale dostawanie za nic to trochę mi tak jakoś w ambicje uderza. No właśnie, a ja powiem bardzo szczerze, bo tak się powinno chyba mówić do słuchaczy, których lubimy, że mnie po latach uświadomiłem sobie, że taką mi sprawia przyjemność bycie z tobą przy mikrofonie, że po prostu postanowiłem się na to zgodzić i chyba długo się nie namawialiśmy, ponieważ te lata, które spędziliśmy razem robiąc różnego typu programy i audycje, o czym już mówiliśmy,
były dla mnie taką przygodą życiową, że chętnie do nich w różnych kategoriach wracam, bo dawało mi to niesłychaną radość, że mogę się dzielić z tobą moim spojrzeniem, znaczy moim sposobem oglądania świata, który jest trochę inne niż to, co widzę dookoła. No to ja ci odpłacę komplementem, że to, że spotykamy się znowu po latach, no w pewnym sensie w pracy, jest dla mnie taką rękojmią tego, że nie będzie zaskoczeń, niespodzianek, że nie wystąpisz z jakąś dziwną ideą, bo my jesteśmy już zgrani przez tamte lata, a teraz ci, którzy mają ochotę posłuchać tego, co my mówimy, będą mieli szansę to docenić albo nie docenić i wtedy skromnie zamkniemy ten warsztacik mały, ale naprawdę myślę, że przekonam wszystkich tym, tą nutą szczerości w moim głosie, że nie pójdę na ściankę mimo wszystko. Czyli nie wyobrażasz sobie, żeby do naszego podcastu powstała ścianka, tak? A nawet jeśli powstanie, to będzie to ścianka sierota. Tak jest, tak jest. No, a poza tym taka satysfakcja, że na tej ściance będziemy tylko my, prawda? No tak. No właśnie. Więc jeśli chodzi o ścianki, to jesteśmy zgodni. A ja uważam, że być może to jest interesujące dla innych osób. Mam tego dowody wielokrotnie, bo spotykam obce osoby na ulicy, które mówią, jak ja panów pamiętam, jak ja tego potrzebuję. A ja mówię, czy panu nie przeszkadza, że ja mówię wolno? Mówię, nie, pan mówi wolno, ale za to wyraźnie po prostu. Bo ja z podziwem patrzę na pewną grupę młodzieży występującej w mediach, która mówi tak szybko, tak strasznie szybko, że ja nie wiem, o czym oni mówią. Ale ich rówieśnicy wiedzą. To prawda. Więc może my jesteśmy dla pewnej określonej grupy. Ja też mam jakieś kompleksy, bo na przykład... Chociaż nie boleję nad tym dzień w dzień, to przyznaję, że wolałbym mieć więcej włosów, ale pal 6. Skoro tak jest, to nie kupię sobie nylonowej peruki, żeby tą sztuczną gęstwą zasłonić ubytki. A ja ci powiem, że nigdy nie myślałem o tym, żeby zrobić sobie wargę nową. Nie? Nie, bo okazało się, że ja mam taką naturalną, jak inne kobiety po prostu po czwartej operacji wargowej. A czyli ty masz naturalnie to napchane, tak? Mało tego, ta warga mi przeszkadzała na przykład w szkole teatralnej, bo mam tak zwaną górną wargę nieruchomą, w związku z tym moje samogłoski nie są jasne. Ale czy to się przekładało na przykład na siorbanie zupy? Nie, nie, nie. Nie. Wciągam po prostu bardzo kulturalnie. Rozumiem. A jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć w tej naszej rozmowie. Otóż istnieje gałąź rozrywki, nazwijmy to estradowej, bardzo ostatnio popularna i ona się nazywa stand-up. I ten stand-up to jest dla mnie wygłaszanie monologów, które są bardziej lub mniej śmieszne, tylko że w stosunku do monologów stand-up musi być usiany wulgaryzmami. A ja mam taki zwyczaj, że publicznie do radia czy do innych tam mediów ja nie mówię tych słów. Mimo, no, że je znasz. Znam kilka, naprawdę znam i mogę z pamięci przytoczyć, ale prywatnie. A tak oficjalnie to chyba powiedziałem dupa rzeczywiście parokrotnie i przyznaję się do tego, ale to nie jest niezbędne, żebym występował i wpisywał w umowę, że mam prawo mówić dupa. No tak. Kiedy rozmawiam ze stand-uperem, a rozmawiałem parę razy i tłumaczę mu, że stand-up to jest nowa forma językowa zaczerpnięta z obcych krajów, a że wcześniej był monolog i to jest znane z historii polskiego kabaretu i późniejszych czasów, no my to znamy na pewno i mogę wymienić historycznych stand-uperów, począwszy od Ofierskiego, Hanny Bielickiej, Jerzy Dobrowolski, Stefan Friedman, Jonasz Kofta,
Wojciech Młynarski, Stanisław Tym, możemy tak, Jacek Fedorowicz, wieczny stand-uper właściwie, grający parę postaci dodatkowo. Tylko my ich trochę obrażamy, bo oni też nie używają tych słów, których my unikamy. No tak, ale czy to nie jest zgredostwo to, co my robimy? Jest. Ale ja postanowiłem przenieść z moich młodych lat te rzeczy, które lubiłem, i nie przestawiać się na taki nachalny trochę flirt z młodzieżą. Bo mógłbym sobie bluznąć tu i ówdzie i może miałbym więcej kliknięć albo followersów. Ale dupa. Przepraszam, kliknięć rozumiem, a co to są followersy? To ci, którzy klikają. Aha. I to są i kobiety, i mężczyźni? Przypuszczam, że nawet więcej płci. No, proszę bardzo. No, mnie się często zdarza, że zapraszają mnie jako gościa specjalnego na jakieś uroczystości i przy wejściu stoi piękna hostessa lat 17-18, która pyta mnie o nazwisko. Ja mówię swoje nazwisko głośno i wyraźnie. Ona mówi, proszę powtórzyć, bo pierwszy raz się spotykam. Ja po prostu powtarzam wielokrotnie. Ona mówi, a jest pan na liście. I oboje się cieszymy po prostu. No tak, to jest duża radość. Ja też się cieszę, kiedy ktoś mówi, no nareszcie, panie Tomaszu, mamy szansę z panem porozmawiać. Oczywiście, a to mnie, panie Wojciechu. Rozmawiajmy zatem, panie Tomaszu. Dziękuję, panie Henryku. Krzysiek, słyszałeś? Nie. A dlaczego? Bo nie słyszę. W gościnie? Przy kominie. Jako latający reporter naszego podcastu napotykam dawno niewidzianą postać i z ogromną przyjemnością informuję Państwa, że naszą i Państwa gościem naszym jest siostra Irena. Przepraszam bardzo, panie redaktorze, że zacznę i wchodzę panu w słowo, ale gościnią, jeśli już to gościnią jestem. Przepraszam bardzo. To ja może poprawię się. Naszym gościem jest gościni siostra Irena, której nie widzieliśmy wiele lat. Proszę siostry, co nowego u siostry? No więc znowu muszę zacząć od pewnego sprostowania. Ojej. Nie siostro, proszę do mnie mówić, nie siostro. To jest bolesna nauczka, jaką przeżyłam w szpitalu, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, że byłam chora. Leżałam w szpitalu i skorzystałam z pomocy. Wydawało mi się, że siostry, a tymczasem okazało się, że czasy się zmieniły i nie ma już sióstr pielęgniarek. Czyli są panowie bracia? Nie. Pozwoli pan, panie redaktorze, że zacytuję moją rozmowę z siostrą pielęgniarką. Przepraszam, z pielęgniarką dyplomowaną. Aha, czyli jednak kobieta. Kobieta, oczywiście, że tak, ale ja powiedziałam, bo potrzebowałam akurat kaczki i powiedziałam w szpitalu do pielęgniarki, siostro, czy mogłabym poprosić o kaczkę? Przepraszam, że pielęgniarce dyplomowanej przerywam, ale czy mnie się nie wydaje, że kobiety raczej nie używają kaczek? Ale ja właśnie potrzebowałam kaczki. To sporo wyjaśnia. No właśnie. I ta pielęgniarka, czyli dla mnie siostra, powiedziała do mnie, nie mam brata. Aha. Czyli ona była jedynaczką, tak? Ona była jedynaczką, nie tylko była jedynaczką, ponieważ ona uświadomiła mi, jak zmieniło się nazewnictwo sióstr. Znaczy, poza tym dyplomowana pielęgniarka, siostra nasza gościni, uważa, że w naszej służbie zdrowia zaszły jakieś zmiany? Uposażenia są te same, które miałam, o czym świadczy moja emerytura, na której jestem. Natomiast jeśli chodzi o nomenklaturę, do sióstr nie mówi się siostro, tylko mówi się tak, jak mi odpowiedziała dyplomowana pielęgniarka.
Pewnie pan jest ciekawy, redaktorze, jak mi odpowiedziała, jak się do niej zwracać. No teraz już się nauczyłem chyba i jeśli tylko wpadnę, znaczy dostanę się do naszej służby zdrowia, będę do wszystkich mówił per dyplomowany panie pielęgniarzu albo pani pielęgniarko. Właśnie, ale dobrze jest sprawdzić, czy pielęgniarka ma dyplom. Bo no jeśli go nie ma, to nie jest dyplomowana. To wtedy ja jestem już zupełnie jak ta baka w rogu, bo nie wiem, jak do niej mówić. Oczywiście. W związku z tym, moim zdaniem, należy powiedzieć, poproszę kaczkę. No, ja tak zrobię, bo ja wiem, jak użyć kaczki. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziady z szuflady. Wydaje mi się, że przyda się nam takie objaśnienie naszej intencji w tym podcaście, bo poza rozmowami, które być może obejmą nawet jakieś lata przeszłe i nasze spotkania wzajemne albo i z jakimiś ciekawymi zjawiskami i ludźmi, to chcemy też zamieścić tutaj takie miniaturki, które w pewien sposób oddają nasze spojrzenie na dzień dzisiejszy. No prawda. I ten dzień dzisiejszy jest, mówię o internecie przede wszystkim jako nośniku informacji, rozrywki i tak dalej, jest pełen tak zwanych dziennikarzy i tak zwanych, nie wiem jak to nazwać, reporterów, którzy w braku albo wykształcenia elementarnego, albo wiedzy, albo polegania wyłącznie na Wikipediach, zapełniają ten internet takimi błahymi, kompletnie nieistotnymi informacjami opatrzonymi sensacyjnymi tytułami. Wiesz co, Wojtku, wydaje mi się, że dobrze sformułowałeś to, co chciałeś sformułować i powiedziałeś o Wikipedii, bo dzisiaj wiedza jest kompletnie niepotrzebna. Wiedza jest takim bagażem, który nosisz niepotrzebnie. Wszystko masz w smartfonie, w Wikipedii. I wydaje ci się, że po prostu, jeśli czegoś nie wiesz i musisz kliknąć, żeby się dowiedzieć, to po prostu się możesz dowiedzieć w sekundzie, po co się obciążać. I ja nie mam pretensji do świata o to, że tak on jest w tej chwili sformatowany. Ja mam pretensje o to, że wszyscy ci ludzie, którzy podlegali polskiemu procesowi edukacji, nie uczyli się na przykład krytycznego myślenia, czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, łączenia pewnych faktów, bo dopiero taka umiejętność powoduje, że możesz inaczej patrzeć na świat. No widzisz, tak, ale są tutaj też zagrożenia powodujące, moim zdaniem, odebranie mi swobody przyjmowania faktów, które znam. Ponieważ jeżeli w Wikipedii ktoś napisze, albo nastąpi jakiś błąd i ktoś napisze, że ja mam troje dzieci, a ja nie mam trojga dzieci, to ja się zaczynam niepokoić, że może ja jestem źle poinformowany, bo oni mówią, że mam troje. No to prawda. Przypomina mi się histeria mojej mamy, która żyła w mieście Sosnowcu i słuchała swoich sąsiadek. Jak moja mama zadzwoniła do mnie i powiedziała: Krzysiu, jest afera, bierz prawników. Ja mówię: co się, mamo, stało? Na to moja mama mówi: pamiętasz tą panią, nie powiem nazwiska, z pierwszego piętra? Ja mówię: oczywiście, że pamiętam, przecież zawsze u niej zostawialiśmy klucze. No właśnie, i ona przybiegła do mnie, ty wyobraź sobie, z wypiekami na twarzy, przyniosła taką kolorową gazetkę i mówi: wiesz, jak nazwali twojego synka? Ja mówię: jak nazwali mojego synka? No przecież twój synek to jest Michał. Ja mówię: wiem, że mój synek to jest Michał. Ona mówi: napisali Jurek. Że masz syna Jurka, musisz zgłosić to do sądu, nie wiem jaka jest droga. Nie, musisz szybko zrobić Jurka. No oczywiście, oczywiście, oczywiście. No to ja poszedłem trochę dalej w tych informacjach. Byłem zaskoczony pytaniem pewnego dalekiego, co prawda znajomego, który napisał, właśnie nie wiedząc, czy adresuje to do mnie, czy do kogoś z mojej rodziny, takie oto zdanie.
Czy to prawda, jak przeczytałem w internecie, że Wojtek nie żyje? A ja to przeczytałem, a skoro przeczytałem, to chyba żyłem w tym momencie. O, ty pamiętasz, że ktoś ci powiedział o tym, a ja przecież to przeżywałem. Ja no to właśnie. Przeżywałem. Ja to przeżywałem, dowiedziałem się, że nie żyjesz, że zmarłeś w Finlandii. W Finlandii wiele osób umiera. No tak, ale że akurat ty, a ty przecież pojechałeś tam na delegację, więc to się zgadzało. I przecież myśmy zrobili całą akcję, a ty podobno byłeś bardzo zdziwiony, jak pilot podszedł do ciebie w trakcie. Nie, stewardesa podeszedł. A stewardesa, jak się cieszę, że pan żyje. No właśnie, no właśnie. Okazało się, że zmarł ktoś inny. Ale to były takie jednostkowe przypadki, a teraz jest to nagminne. I niestety osoby, które są opisywane w tych kącikach czy różnych wiadomościach z pierwszej ręki, no już nie są w stanie walczyć z tym, bo jeszcze jest określenie fake news i jeszcze coś. A my, proszę Państwa, mówię do słuchaczy podcastu, jeśli są jeszcze z nami, będziemy starali się słowo honoru mówić prawdę. To prawda, chyba że zastąpi nas sztuczna inteligencja. No to ja się stąd nie dam oderwać, chyba że przyjdą sztucznie inteligentni siłacze i mnie wyniosą. No, zobaczymy, co na nasz podcast powiedzą logarytmy. Algorytmy. No, przepraszam. Algorytmy. Dziady z szuflady. Z szuflady dziady. Wojtku, co z tymi sekretami kobiet, które zapowiadałem na początku? Nie udało się odkryć tych sekretów, bo kobiety nie chciały się przyznać. A szkoda. Podcast sponsorowany przez OLX Praca. Serwis ogłoszeniowy, w którym dasz się znaleźć.